Siema! Moi drodzy, patrzcie co jest za mną. Tadam! Mniej więcej, słuchajcie, skończyłem przeprowadzkę, a w związku z tym wracamy do serii najnormalniejszych, zwykłych filmów. Jeśli chodzi o audio, to ja teraz cały czas testuję i niestety problem jest taki, że w tym pokoju też jestem w rogu i to echo może być, więc nie wiem, coś będę musiał wymyślić. Natomiast co dzisiaj, kochani? Dzisiaj jest fajnie, ponieważ mamy kontynuację, obiecaną kontynuację paczki od widza, od jednego z was. Jak dobrze pamiętacie, ostatnio dostałem dobre trochę pająków i przy okazji jeszcze dostałem jakieś tam różne elementy wystroju. No i tak jak obiecałem, będziemy je dzisiaj przekładać. Matchboxy również są, były w zestawie, więc to naprawdę dostałem bardzo fajny pakiecik i nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu te pajączki sobie tutaj przełożyć. Nic trudnego. No i słuchajcie co, mamy 6 matchboxów, mamy 6 wieczek i mamy 6 ptaszników na wieczkach. Teraz zrobimy, słuchajcie, masówkę z tego względu, że ja jeszcze może jeszcze zerkniemy, bo tu gdzieś był Ceratogyrus darlingi, on jest tu, to jest taki afrykański ptasznik i on potrzebuje troszkę więcej ziemi, bo lubi kopać, w związku z tym, o, nawet jest dobrze, bo tutaj jest więcej ziemi, a cała reszta, czyli tak, mamy Ceratogyrus jest naziemny, tu jest nadrzewny, naziemny, nadrzewny, nadrzewny i nadrzewny. Dobra, wszystko wiemy, w związku z tym zaczynamy masówkę, cóż więc, generalnie kochani, moi mili, zaraz będą zbliżenia na te wszystkie rzeczy. O to się spokojnie nie martwcie, bo tutaj wszystko jest ok. No i co? Zaczynamy od po prostu takiego wkładania w zasadzie, no co? No trzeba powkładać na początku właśnie takie rusztowanie dla dalszych działań, moich i dalszych pająków działań również. To jest, słuchajcie, imitacja mchu hiszpańskiego, ale nie mam pojęcia, jak on się nazywa, ten mech hiszpański, w związku z tym zostańmy przy tym, co wiem. No i tak sobie wsadzimy tutaj, słuchajcie, każdemu po czymś takim i będzie, miejmy nadzieję, zadowolony. Ale tak jak mówię, to jest rusztowanie dopiero. Zaraz dorzucimy inne pierdółki i już myślę, że będzie całkiem w porządku. Dobra, jak widzicie, mamy tutaj już fajnie powkładane no, ten mech. Dalej bierzemy, tutaj są jakieś takie, w zasadzie nie wiem co to jest, jakieś, no coś jest, nie? Jakieś takie patyczki czy coś. Sypnijmy zatem, niech pająki mają w miarę dobrze. Przynajmniej będę wszystko robił w tym kierunku, żeby miały u mnie dobrze. Dobra, taki trochę miszmasz, wiecie, ale to są bardzo małe pająki i one po prostu będą miały jak w naturze. Przynajmniej mam taką nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Dobra, drugie jest za nami i teraz tak, bierzemy coś takiego czy nie? Sam nie wiem. Chyba nie bierzemy tego, ale za to weźmiemy porosty, co? O, porosty weźmiemy. Przynajmniej ja bardzo lubię porosty, ale to chyba już wiecie doskonale, że lubię porosty. O, i też tutaj sypnijmy takie właśnie płaty. O, no super, bo po prostu pająk będzie miał duży wybór, gdzie tylko będzie chciał sobie zrobić gniazdo, tam po prostu sobie to gniazdo zrobi. Dobra. A może, słuchajcie, mam jedynie obiekcję do Lasiodora parahybana, czyli ptasznik olbrzymi, ponieważ ona, chociaż ona będzie kopać, ona jest tutaj, więc jej trochę wyjmiemy, wiecie, tych rzeczy, bo ona raczej siedzi na ziemi, natomiast jak są młode, to lubią kopać, więc ona nie będzie potrzebowała jakoś tak specjalnie tutaj tych wystrojów, dobra. Jest ok. Aranżacja tych matchboxów, czyli pojemników na mocz, jest skończona. W związku z tym przechodzimy do drugiej części filmu, którą jest przesiedlanie. O to mi właśnie chodziło. Dobra, kochani, ja sobie przygotowałem poza oczywiście pensetą, którą musimy mieć i każdy musi ją mieć. Wziąłem jeszcze po prostu wkład od długopisu z tego względu, że to są małe pajączki, a ependorfy, w których siedzą, są takie dość wąskie, więc trzeba będzie właśnie użyć patyczka. I jeden z nich wyliniał w ogóle, wiecie, ale to dobra, do niego dojdzie. Ok, w takim razie zaczniemy od Heteroskodra maculata, czyli ta. Bardzo fajnie. Dobra, i co? To są no, piekielnie szybkie pajączki. I zobaczymy zaraz, czy ona będzie chciała, słuchajcie, tutaj jakoś bardzo uciekać, czy tylko troszkę będzie chciała uciekać. No, patrzcie, już jest na mojej ręce. Jakaś taka nawet
Widać, że ma potencjał prędkościowy, natomiast chyba go nie wykorzystuje do końca. Dobra, ona jest tutaj. W związku z tym zróbmy tak, żeby po prostu wbiegła do tego pojemnika. Oczywiście to proste nie będzie. Hop, dobra. I mamy ją. Fajnie. W związku z tym zamykamy. Ja oczywiście zaraz postaram się zrobić zbliżenia i mam nadzieję, że wyjdzie. Dalej, słuchajcie, mamy Psalmopeus Reduncus i on już jest taki troszkę większy. A, to może ja będę mówił wam, jakie uważam, albo mi się wydaje, że to może być stadium. Więc uważam, słuchajcie, że makulata, którą widzieliście, to będzie stadium L2. Tak uważam. Mogę się mylić. Dobra. Dalej mamy Psalmopeus Reduncus. O, ten już jest ładny. Ten mi się wydaje, że może być, nie wiem, L3, L4. Zaraz zobaczymy. Też raczej szybki ptasznik. Dużo mniej jadowity niż makulata, natomiast ogólnie no, jest szybki. O, ten jest taki fajny, ładny. One są bardzo ładne. Możecie sobie wpisać w internet jego nazwę, to będziecie widzieć, jak wygląda dorosły. No i, no i tak wygląda. O nie, wiecie co, ja jednak stwierdzam, że to może być bardziej L4 niż L3, bo on jest nawet podrośnięty. No dobra, więc wskakuj tutaj. O, jak pięknie wskoczył. Dobra, mamy go. Fajnie. Następnie przechodzimy do Psalmopeus Cambridgii. Dobra, czyli mamy tutaj naszego potocznego Cambridge'a. Zaraz zobaczymy, w jakim on się stadium tutaj nam ujawi. O, on sobie zrobił już taką fajną pajęczynkę całkiem, wiecie, w tym Eppendorfie. Dobra. O, ten biega. Dobra, postaramy się go... O, i patrzcie, i wbieg w kadr. No dobra, więc to jest on. Mamy go tutaj ładnie pokazanego. Postaram się go tak ordynarnie strzepać. O, udało się. Ok, jest kolejny. Co mamy dalej? Na co przyszła pora? Na Lasiodora parahebana, czyli ptasznik olbrzymi. I ona, słuchajcie, myślę, że może być też jakoś L4, L5, coś takiego. A swoją drogą widzę, że tutaj kolega, który mi przysłał te pająki, naprawdę fajnie rozkminił, wiecie, bo tutaj poza... No, wyłaś. Tutaj zobaczcie, że poza, poza papierem na dole jest wermikulit, który trzyma wilgotność. W związku z tym to jest naprawdę bardzo fajny sposób pakowania. No i to jest ona. No wiecie, no zwykły szary mały pajączek na razie, prawda, więc tutaj nie ma co jakichś rewelacji oczekiwać. Dobra, i ona też już jest w pojemniku, mamy to za sobą, więc super, ja tutaj buduję wieżę. Co dalej, kochani? O, mamy Ceratogyrus darlingi i wiecie, że on wyliniał podczas wylinki? Jaja, co ja powiedziałem w ogóle. Wiecie, że on wyliniał podczas przesyłki? Także fajnie, bo zazwyczaj jak ptaszniki linieją, kiedy są wysyłane, no to raczej nie przeżywają tak, jak powinny. Natomiast ten się wydaje... Psalmopeus irminia, moi drodzy. Tak wygląda. Nic dodać, nic ująć tak naprawdę. Takie szybkie ujęcia. No, więc taka ona właśnie jest. Możemy sobie wszystko pięknie na niej ujrzeć, tylko szkoda, że jest skulona. Mamy Ceratogyrus darlingi, niestety bez dwóch odnóży. Nie poszczęściło mu się, natomiast powinien być szczęśliwy, że w ogóle przeżył tą podróż w paczce, więc nie narzekajmy. Spoko, myślę, że wydobrzeje. Szybko mu te odnóże odrosną. Myślę, że dwie, maksymalnie trzy wylinki mu to zajmie i już będzie w pełni siły. No dobra, tutaj Lasiodora parahebana. Jak widzicie, no jest znacznie większa od reszty, bo wszystkie są na tym samym zbliżeniu. Tak ona wygląda. I tutaj włoski parzące na odwłoku. Ej, patrzcie, jakie jaja, widać, jak serce jej bije. Widzicie to? Ło, ale fajnie. I to do takiego maluszka. Na środku odwłok pulsuje. No i super. Jak już zobaczyliśmy, jak serce bije, to idziemy dalej. Psalmopeus Reduncus z bliska wygląda właśnie tak. Słabe mam odwzorowanie kolorów na tym aparacie, wiecie, bo on się wydaje taki trochę brzydszy niż jest w rzeczywistości. No ale już nic na to nie poradzimy. Dobra,